Prawie 500 000 zł zapłaci Polska Akademia Nauk miastu Olsztyn za grunty pod budowę nowej siedziby Olsztyńskiego Instytutu PAN. Akt notarialny na sprzedaż gruntów przy ulicy Trylińskiego podpisali dzisiaj w ratuszu dyrektor Instytutu oraz prezydent Piotr Grzymowicz. Prawie rok temu, było to w lipcu 2014, Rada Miasta na mój wniosek wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości z bonifikatą dla Polskiej Akademii Nauk, dla naszego Instytutu funkcjonującego w Olsztynie, który to grunt, nieruchomość pozwoli realizować te plany, ten projekt. Nowa siedziba Instytutu będzie znajdowała się obok Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jest to wielkość działki przeszło 22 tysięcy metrów kwadratowych. Oddajemy, no tak jak powiedziałem, sprzedajemy z bonifikatą i no, na pewno będziemy wspierać i również to, co możemy jako miasto, jako gmina w tym zakresie działać, ażeby placówka nasza, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności rzeczywiście mógł się rozwijać, bo są to tylko same korzyści. Usytuowanie nowej siedziby Instytutu spowoduje, że wszyscy naukowcy znajdą się w jednym miejscu. To zapewni przedsiębiorcom bezpośredni dostęp do rozwiązań opartych na najwyższej jakości badaniach, gotowych do wdrożenia w przemyśle. Zbudowaliśmy pewne zaufanie pośród przedsiębiorców z obszaru rolno-spożywczego, bo tego rodzaju działalność gospodarcza będzie u nas rozwijana. To jest oczywiście zapisane również w inteligentnych specjalizacjach regionu, więc ekonomia wody, rybactwo, mamy bardzo silny zakład zajmujący się produkcją ryb, produkcja żywności. Generalnie bardzo dobrze pasujemy, czy wpisujemy się ze swoim obszarem działalności również w specjalizacje inteligentne regionu. Obecnie Instytut PAN w Olsztynie nie ma jednej lokalizacji i jest rozproszony. Znajduje się w dwóch miejscach na terenie miasta, co utrudnia codzienną pracę i prowadzenie badań. Co jednak stanie się ze starymi budynkami? Lokalizacja na Tubie będzie pierwsza opróżniona, jeżeli dojdzie do inwestycji. Po prostu sprzedamy. Albo jeżeli ten kierunek perspektywicznego rozwoju, który Uniwersytet zarysował w zeszłym roku, będzie kontynuowany, to znaczy powołanie nowego Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, bo ustawa o PAN taką możliwość dopuszcza, czyli wspólny instytut między Uniwersytetem a Polską Akademią Nauk, to wtedy no, nie ma lepszej możliwości czy tam okazji, żeby to ulokować właśnie na Tuwima 10. Jak podkreślał profesor Piskuła, Instytut chce pozbyć się lokalizacji przy ulicy Tuwima, a siedzibę przy ulicy Bydgoskiej zatrzymać. Przypomnę Państwu, że od dwóch tygodni oficjalnie działa w Olsztynie oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, właśnie na Bydgoskiej 7. Także część tej nieruchomości, przypuszczam, zostanie jako majątek oddziału, ale tego jest za dużo, żeby to zagospodarować w całości. Będziemy tam nadal prowadzić działalność naukową przez pewien krótki okres. Jest to związane również z pewnymi warunkami, na których żeśmy kupili właśnie w tej chwili grunt w Parku Naukowo-Technologicznym. Nowa siedziba Instytutu to również nowe miejsca pracy. Okazja, aby przyciągnąć do Olsztyna nowych naukowców. I chcielibyśmy, wykorzystując statuty miasta, również pozyskiwać ludzi z zewnątrz. Proszę Państwa, jak jest konkurs na pracownika naukowego w Warszawie, w słabym instytucie, ja już nie mówię o poziomie naukowym, ale o tym, co ten instytut oferuje jako wynagrodzenie i warunki pracy, to kolejka chętnych zawija się w koło budynku, a u nas nie ma. Mimo, że oferujemy super warunki warsztatowe, wynagrodzenie też całkiem atrakcyjne, nie ma chętnych. I musimy to przełamać. Mamy sukcesy. Łatwiej nam sprowadzić kogoś z zagranicy niż z Polski. No, proszę Państwa, no, przecież to jest nie do pomyślenia. Nową kadrę naukową mają przyciągnąć specjalistyczne laboratoria badawcze. Chcemy mieć mały moduł do prowadzenia nieklinicznych badań medycznych z udziałem ludzi. Niekliniczne, czyli to są ochotnicy głównie, zdrowi. Tego rodzaju badania już prowadzimy od co najmniej 10 lat, więc to jest nic nowego, tylko że się też tułamy od ośrodka do ośrodka, kto tam się zgodzi nas przyjąć. Chcielibyśmy mieć jeden moduł do prowadzenia badań z zakresu, bym powiedział, biologii eksperymentalnej z udziałem zwierząt. Jest to temat mało popularny w tej chwili, ale w naukach o życiu jest to oczywiście nieuniknione.
Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Instytutu PAN ma zacząć się w ciągu 2 najbliższych lat i potrwać około 3 lat. Jej koszt szacowany jest na prawie 100 milionów złotych, ale olsztyńscy naukowcy liczą na fundusze unijne z aktualnej perspektywy finansowej, ukierunkowanej na działalność naukową.